Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie i pozdrawiam w kolejnej katechezie z miłości i z pasji do Chrystusa. Będę mówił o otwartości na Boga. W tamtym tygodniu mówiłem o wdzięczności, tej przedziwnej, pięknej postawie serca, która mówi o wrażliwości na Boga, na Jego dary, na Jego obdarowanie. I wdzięczność powinna być naszym stałym językiem, stałą taką postawą serca i na Eucharystii, w codziennym życiu, dostrzegając drobiazgi życia. A dziś o otwartości. Pewnie też w następnym tygodniu powiem o otwartości między nami, ludźmi, a teraz o mojej, twojej otwartości na Boga. Tak się zastanawiam nad natchnionymi tekstami Pisma Świętego, odnajdując, kto tak najbardziej był otwarty na Boga. Oczywiście jest wiele scen ludzi, którzy zapraszają Jezusa do swoich dramatów, problemów, grzechów, cierpień, chorób. Są także wskrzeszenia. I myślę, że każda z tych osób jest otwarta na Boga, na Jego łask. Wyróżnię dwa fragmenty. Kojarzycie z Ewangelii Łukasza Martę i Marię. Sama gościnność też jest otwartością, o niej może w następnym tygodniu więcej. I Marta, która uwija się, służy Jezusowi. I ta postawa Marii, taka otwartość, siedzi u stóp Jezusa, chłonie każde Jego słowo. Przypominamy sobie tę postawę serca, otwartość, otwartość. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. I druga scena, na którą chcę zwrócić uwagę, to Łotr na krzyżu, taki zdesperowany, skończony, przegrany. Ostatnie chwile życia i tak otwiera się na przebaczenie i na łaskę Chrystusa. Co tak nam najbardziej przeszkadza w otwartości? No grzech, słabość. Zbliżamy się do niedzieli Chrystusa Króla. Jutro chyba przyjdzie mi kolejny filmik nagrać w związku z tym. I zobaczcie, albo to, albo to. Albo grzech króluje w moim sercu, albo Jezus Chrystus. No, znam jakąś inną opcję? No pewnie nie. Dlatego więcej takich słów powiem na temat spowiedzi, na temat oczyszczenia. I tutaj bym porównał do innej sytuacji z Ewangelii, do wskrzeszenia Łazarza. Łazarz leży w grobie, komentarze, już cuchnie. A Pan Jezus mówi, usuńcie kamień. Gest, ale jaki znaczący, jaki ważny. Gest, który mówi o otwartości na Jego łaskę. Skoro Jezus mówi, usuńcie kamień. Jezus, który wskrzesza. Przecież spowiedź jest wskrzeszeniem. Spowiedź jest wielką otwartością na Boga. Pozwólcie, że trochę fragmentów przeczytam. Mistyczki Adrienne von Speyer, taka mało znana mistyczka początku XX wieku. Urodziła się w kościele protestanckim, jako dojrzała kobieta została ochrzczona w kościele katolickim. I pozwólcie, że najpierw przeczytam fragment, który też pokazuje otwartość Jezusa. Krzyż rozumie Adrienne von Speyer jako wyznanie grzechów, jako najbardziej pierwotną spowiedź, której Jezus wyznaje, odsłania Ojcu całą winę świata. On stoi przed Ojcem w stanie pierwotnej spowiedzi, urbaichtem w oryginale, w czystej nagości wyznania, niczego nie wyjaśniam, niczego nie upiększam, niczego nie osłabiam. I słowa do nas. Nie mam grzechu, ale jestem złym i bezwartościowym człowiekiem. Oddzielenie grzechu od człowieka daje mu poczucie jego ogromnej wartości. Jaka musi być wartość człowieka w oczach Boga, skoro stara się oczyścić go z brudu grzechu? I takie fragmenty o spowiedzi. Postawa spowiedzi otwiera naprawdę o przyszłości. Ostatnią i ostateczną spowiedzią człowieka są sąd i czyściec.
staje się on bezpośrednio przed Bogiem w świetle Jego boskiej prawdy. W tym świetle może człowiek zobaczyć najgłębsze, najbardziej subtelne warstwy swojego egoizmu. Jego życie jest ostatecznie prześwietlone w bezpośrednim spotkaniu z trójjedyną miłością. Ten bolesny sąd będzie trwał tak długo, aż najbardziej subtelne wątki egoizmu zostaną odsłonięte i usunięte, aż człowiek w doskonałej postawie spowiedzi, całkowicie otwarty, stanie przed Bogiem. Spowiedź, przypomina Adrian von Speyer, nie jest pomysłem człowieka, lecz darem miłości Boga. Jest także jego nakazem. Bóg chce, aby się spowiadana, ponieważ chce przebaczyć. Spowiedź daje człowiekowi możliwość otwartości i poznania prawdy, jakie o własnych siłach nigdy by nie osiągnął. Kto odchodzi po spowiedzi, jest na moment tak doskonałym, jak tylko chrześcijanin na ziemi może być doskonałym. To narodzenie na nowo jest niepojętym darem Boga, przedsmakiem niebiańskiej radości, cząstką wieczności na ziemi, wielkanocnym wydarzeniem. Bez spowiedzi nasze poznanie Boga i człowieka było bardzo wybrakowane. Kto nie traktuje poważnie spowiedzi, nie traktuje poważnie całego chrześcijańskiego życia. Bóg nie obiecuje człowiekowi, który się spowiada, że już nigdy więcej nie zgrzeszy, lecz że będzie coraz bardziej kochał, a grzech jego innych nie zniszczy tej miłości. Dzięki niej człowiek będzie niósł grzech, a nie grzech człowieka. Bóg nie obiecuje, że nie będzie już odtąd na świecie grzechu, lecz że jego miłość będzie niosła tych, którzy jej uwierzyli, przez zagmatwany dramat naszych dziejów, aż do ostatecznego celu. Każda spowiedź jest nowym początkiem, jakby nowymi narodzinami, z całym potencjałem pasji, zapału i mocy, aby marzenia stały się rzeczywistością tej mocy, dzięki której Chrystus zmartwychwstał. Kochani, te słowa padają w dobie kryzysu spowiedzi, rzadkich spowiedzi, coraz mniej wiary, może w sakramentalną spowiedź. Spowiedź jest otwartością na Boga, taką, chciałby się powiedzieć, szeroką, nie? Chciałby się powiedzieć, w osobie grzesznika, który się spowiada, oczyszcza się cały Kościół, cały świat, inni ludzie. Spowiedź ma wartość niezwykłą, przepiękną, mistyczną. Czasami tak żona powie do męża: no, zmieniłeś się, jesteś lepszym. I mąż tak ukłoniwszy się powie: no, wczoraj byłem u spowiedzi, nie? I jak inne są relacje do żony, inne są relacje do dzieci, może do rodziców, do kolegów, przyjaciół. Spowiedź jako otwartość na Pana Boga. Właśnie to w kontekście grzechu. Mówiłem, że właśnie grzech, zwłaszcza grzech ciężki, tak pielęgnowany, jest taką wielką ujmą w relacji do Pana Boga. Tym kolejnym balastem, który nie pozwala na otwarcie na Boga, jest przywiązanie do świata, życie według jej standardów, według wartości. Nie słucham Boga, nie słucham Ewangelii, słucham innych doradców, słucham świata. Interesuje mnie władza, pieniądze, prestiż, luksus, kult zabawy, zakupoholizm, kult gadżetów, no i tak dalej. No. Jak jest? No, wciąż jesteśmy konfrontowani z tą rzeczywistością. Taka proste wejście do jakiejś galerii handlowej, nie? I jak łatwo wejść pewną pokusę. No. Mam na myśli dwa miejsca, które chcę odwiedzić, a może się pojawiać trzecie miejsce, czwarte, nie? Jak jesteśmy kuszeni. Co chcę powiedzieć? No, pilnujmy serca, nie? Wszyscy jesteśmy ukierunkowani na wieczność. Musimy pamiętać o niebie, o życiu wiecznym. Moja otwartość na Boga i takie stałe pilnowanie sprawi, że kiedyś Bóg otworzy mi bramy wieczności na zawsze. Podobają mi się słowa świętego Pawła: szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Ta przyziemność, właśnie taka przyziemność,
ona niszczy pewną tkankę duchową. Można sobie wyobrazić chrześcijanina, który jest jak kura, tylko dziobie w ziemi i nigdy nie popatrzy w niebo. Dlatego może dzisiaj jest ten kryzys z wiarą. No, syci jesteśmy, wszystko mamy. A trzeba zrobić krok naprzód, żeby wejść w to, co duchowe. Inną formą otwartości na Boga, jeżeli tak wypielęgnowałem jednak jakąś otwartość, no właśnie, otwarci jesteśmy kiedy? Kiedy wszystko oddajemy Jezusowi. To takie oczekiwanie od Niego wszystkiego, radzenie się, nie? Alicja Lęczewska podaje takie słowa Chrystusa. Kiedy jesteś słaby, przychodź do mnie, mówi Pan Jezus. Kiedy jesteś obciążony, przychodź do mnie. Kiedy jesteś przerażony, przychodź do mnie. Kiedy nękają cię wątpliwości, przychodź do mnie. Kiedy czujesz się opuszczonym, przychodź do mnie. Nie pozwól, by cokolwiek oddzieliło cię od mojego serca, które jest zawsze otwarte, by cię przyjąć. To zły próbuje odłączyć duszę od mojego serca. To zły zasiewa w twoim sercu zwątpienie, strach, smutek, po to, by oddzielić twoje serce ode mnie, odciągnąć i by je wepchnąć do zimnej jamy pełnej ciemności, rozpaczy, którą on sam zamieszkuje. Pomyślcie, jak prosta jest otwartość. Ze wszystkim przychodzi do Jezusa, ze wszystkim. Z uczuciami, z myślami, sukcesami, porażkami, tym, co posiadam, tym, co mam, moimi więzami, moimi relacjami, wszystkim. To takie otwarcie na Jezusa, nie? W czym jest problem? Gdy powiedzmy jakieś drzwi mojego serca są zamknięte i mówię, Panie Jezu, tam nie wchodź, nie? To jest jakiś region, jakaś sytuacja, jakiś grzech, może jakaś trauma, jakieś cierpienie. Ja sam. To jest zawsze takie no, bolesne i toksyczne, można powiedzieć, jeżeli nie zostanie uzdrowiony z Chrystusem. Kochani, skalę otwartości, czy takie poziomy otwartości podzieliłem na trzy części. Pierwsza to otwartość na spotkanie, pogłębienie relacji. Mówiłem o tej szczerości serca. Dokładam do tego spowiedź. Jestem szczery, jestem otwarty, po prostu szerokie ramiona. Panie Jezu, taki jestem. Taki zwracam się do Ciebie. I On zajmie się mną. Jeżeli pozwolimy, zajmie się mną. Pięknie będzie mnie formować. Później drugi poziom to taka otwartość na cud, na konkretne działanie. Tak, czasami Boga zapraszamy do konkretnego działania. Chcemy, żeby interweniował. Bo tu jest choroba rakowa, a to małżeństwo nie ma dzieci od wielu lat, chciałoby, a ktoś oczekuje lepszej pracy. Tak, zwracamy się do Pana Boga z konkretnymi działaniami i tego mamy, myślę, sporo w Biblii, zwłaszcza kiedy ludzie prosili o cud, uzdrowienie. I wreszcie mamy wrażliwość na znaki, wydarzenia. W Biblii może niewiele tego, ale pomyślmy, Jezus mówi o odczytywaniu znaków czasu. Mędrcy, którzy szli do Jezusa za przewodem gwiazdy. Jest taka scena w Dziejach Apostolskich, gdy Piotr zostaje cudownie uwolniony z więzienia. Idzie do swoich chrześcijańskich przyjaciół, kołacze. Otwiera dziewczynka, patrzy Piotr, zamyka drzwi. Biegnie, by oznajmić, że Piotr czeka przed drzwiami. Otoczenie mówi, Piotr przed drzwiami? To pewnie jego anioł. Słuchajcie, anioł Piotra. Czyli zobaczcie, ja myślę, że ci ludzie bliżsi Bogu chętniej i łatwiej rozmawiają z aniołem czy ze świętym niż z człowiekiem. Jest jakiś taki zmysł. Tak myślę o słowach Jezusa, Efata, otwórz się, który słyszy głuchoniemy. To słowa do nas. Nam też trzeba też otworzyć oczy. Żyjemy w świecie, natomiast tego, co duchowe, mniej widzimy, mniej poznajemy. Góra Tabor się przypomina, nie? Tu nie chodzi o jakieś takie wejście w cudowności, jakieś takie, no właśnie. Czasami Bóg daje takie prezenty, ale też jest mu miłe taka codzienna wiara,
wiara przeżywana w codzienności. Ale myślę, że te znaki czasami są takie bardzo subtelne, delikatne i Pan Bóg posługuje się znakami dla życia Bożego. Wczoraj wracałem z Bielska-Białej do Kędzierzyna-Koźla i błogosławiłem GPS. Powinienem, między innymi trasa prowadziła A1, później A4, ale tak patrzę, posłuszny jestem GPS-owi. Z jakichś powodów nie prowadzi mnie na A4, tylko innymi drogami. I później jechałem nad A4 zakorkowaną. Także widzicie, błogosławiłem GPS. Tak sobie pomyślałem, jak GPS też mówi o Chrystusie, który jest drogą. O Chrystusie, który nas prowadzi do szczęśliwego końca. Iż taka dusza katecheza. Kochani, wysłuchajcie. Zapraszam. No, niech to słowo was formuje. Wdzięczność jako pierwszy temat takiej postawy serca względem Boga, a dziś o otwartości serca względem Niego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.